Cześć, witam Cię. Na tym naszym spotkaniu będziemy się zajmować w dalszym ciągu metodą tutaj klasyczną, definicją klasyczną rachunku prawdopodobieństwa i jej zastosowaniem w zadaniach takich, bym powiedziała, bardziej rozbudowanych, bardziej złożonych, bardziej nietypowych. Jeżeli chciałbyś takie zadania zobaczyć i chciałbyś ze mną się pobawić w ten rachunek prawdopodobieństwa, zapraszam do rozwiązywania. Zadanie numer 1. Dwaj bracia, Marcin i Kuba, umówili się, że po zakupy pójdzie ten, który wyrzuci mniejszą sumę oczek przy dwukrotnym rzucie sześcienną kostką do gry. Marcin wyrzucił sumę 7. Jakie jest prawdopodobieństwo, że po zakupy pójdzie Kuba? I tutaj w nawiasie zapisałam, że jeżeli obaj wyrzucą taką samą sumę, to idą razem po zakupy, żeby było jasne. Dlatego my mamy policzyć prawdopodobieństwo, że pójdzie po zakupy sam Kuba. Dobrze, więc wypiszmy najpierw. Mamy taką sytuację, że mamy dwie osoby, Marcin i Kuba. I teraz tak, co my wiemy na temat Marcina? Takie zadanie nietypowe, ponieważ z jednej strony jest tutaj mowa o pewnym doświadczeniu losowym, ale jest też mowa o tym, że Marcin tutaj, wiemy ile wyrzucił, prawda? Wiemy jaką sumę wyrzucił. Marcin wyrzucił sumę, czyli u niego wyrzucił sumę 7. Co to znaczy? To znaczy, że jak rzucał dwa razy kostką, to mógł wyrzucić na przykład za pierwszym razem 3, za drugim 4. Albo za pierwszym 2, za drugim 5. Ale nas to nie interesuje. Co Marcin wyrzucił? Wiemy o Marcinie, że on wyrzucił sumę 7. Tyle na temat Marcina. Natomiast nas interesuje to, że Kuba rzuca, prawda? I teraz, my nie wiemy, ile Kuba wyrzucił. W związku z tym, my mamy zająć się doświadczeniem losowym, ale na bazie Kuby. Czyli Kuba co robi? Rzut dwa razy kostką. Taką standardową sześcienną kostką do góry. Kuba. Marcin już sobie rzucił. To nie jest zdarzenie, to nie jest doświadczenie losowe. On już wcześniej rzucił, ja tego nie analizuję. Ja analizuję tylko Kubę. Kuba rzucił dwa razy kostką. Ja mam teraz policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. No, mogę napisać tak, że po zakupy kupy pójdzie sam Kuba. Po zakupy pójdzie sam Kuba, tak. No ale to mi za bardzo nie pasuje. Ja bym chciała, żebyśmy to bardziej sprecyzowali, prawda? Żebyśmy bardziej to sprecyzowali. Jeszcze raz przeczytajmy sobie. Po zakupy pójdzie ten, na początku zadania jest taka informacja, który wyrzuci mniejszą sumę oczek. Czyli skoro Marcin wyrzucił 7, to żeby Kuba szedł po zakupy, to Kuba musi wyrzucić, czyli suma rzutów, w zasadzie bardziej bym powiedziała suma tych oczek w rzutach, suma rzutów i ma dawać ile? Może ile wynosić suma rzutów? No ma być mniej niż 7, napiszę tak. Mniej niż 7. Mam tutaj oczywiście na myśli sumę rzutów, może bardziej sprecyzuję, suma oczek. Oczek w tych rzutach, prawda? Mam na myśli tutaj sumę oczek, tak? Żeby było jasne, żeby ktoś tutaj się nie przyczepił. Oczywiście my obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A, że po zakupy pójdzie sam Kuba, ale my musimy wiedzieć, no kiedy on to pójdzie sam po te zakupy? No jak wyrzuci mniej niż 7. Co to znaczy mniej niż 7? To znaczy, że może wyrzucić 6, 5. Za chwileczkę będziemy się tym zajmować. Dobrze, no to najpierw zbudujmy tutaj przestrzeń, czyli Kuba rzuca dwa razy, czyli A przecinek B, takie, że A przecinek B należy i teraz co mu może wypaść? No jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. I teraz zauważ, ja nie piszę A różne od B. Dlaczego? Ponieważ jak wyrzucił szóstkę, może drugi raz szóstkę. Jak wyrzucił trójkę, może jeszcze raz trójkę. No bo tak się dzieje, że w kostce automatycznie nam się elementy, jak rzucamy dwa razy, mogą nam się elementy powtórzyć. Dobrze, zatem moc omega, no niektórzy nawet od razu piszą wynik. Nie, ja napiszę dwie kratki, za pierwszym razem 6 możliwości, za drugim 6, czyli moc tego omega to jest 36. Popatrzmy, moc 36 to nie jest za duża moc, dlatego możemy wypisać wszystkie zdarzenia, które sprzyjają zajściu takiego zdarzenia naszego A. Wypisujemy wszystkie zdarzenia elementarne, tak, jednostkowe, które sprzyjają temu, żeby właśnie sam Kuba szedł po zakupy.
Czyli co to znaczy? Mam wyrzucić mniej niż 7. To znaczy, że ile może wyrzucić? Pomyślmy, ile najmniej może wyrzucić? W sumie, tak? Na, jak rzucamy kostką. No najmniej może wypaść nam jedynka z jedynką. I wtedy jaka to będzie suma? Oczywiście 2, no bo 1 plus 1 to jest 2. Tu musisz zrozumieć, że tu chodzi właśnie o tą sumę, żebyś dodał, prawda, te dwa wyniki, które otrzymujesz w tych rzutach kostką. No to 2 ma. Co może jeszcze wyjść? No może wyjść jeszcze 3. Czyli 1 z 2, 2 z 1. No pasuje. Co jeszcze Kuba mógł wyrzucić? No mógł wyrzucić, ja tutaj zapiszę, że wtedy suma jest 3, wtedy suma jest 3. Mógł wyrzucić 4, no ale 4, popatrz jak możemy wylosować. 1 z 3, 3 z 1 i jeszcze 2 z 2, tak? Ja zapiszę, wtedy jest 4, wtedy jest 4, wtedy jest 4. Ty musisz wszystkie możliwości sobie wypisać. Nie może tak być, że coś pominiesz, no bo punkty ci lecą na maturze. Dobrze, no to teraz 5, jak możemy otrzymać? No możemy 1 z 4, możemy 4 z 1, możemy 2 z 3 i możemy 3 z 2. Też podpiszę. Tu jest suma 5, tu jest suma 5, tu jest suma 5 i tu jest suma 5. No, inaczej być już 5 nie może. No to teraz pomyślmy, a suma 6, żeby wyszła, czy będzie ok? Będzie mniej niż 7? Oczywiście, że będzie ok, czyli zastanówmy się, jak 6 otrzymać. 1 z 5, no to od razu 5 z 1. No to teraz 2 z 4. No to 4 z 2. No to jeszcze 3 nie było, prawda? Ale 3 tylko może być z 3. Ja tu podpiszę, żeby było wiadomo. 6 suma, 6 i w sumie 6 i tutaj też 6. I to są wszystkie możliwości. Bo było tam napisane w nawiasie, w zadaniu, że jeżeli wyrzuci Kuba też 7, tak? Jeżeli Kuba też wyrzuci 7, to po zakupy idą wspólne. Więc taka sytuacja nas tutaj nie interesuje. Ma po zakupy iść sam Kuba. My mamy takie zdarzenie policzyć, że po zakupy pójdzie Kuba. Ale nie Kuba z Marcinem, tylko sam Kuba. Czyli musi wyrzucić w sumie mniej niż 7. Czyli maksymalnie 6 w sumie. No to proszę bardzo, moc zdarzenia A równa się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, prawda? No dość dużo tych elementów było, ale to nie jest jakaś wielka liczba, 70 czy 250, tak? To się dało wypisać. Czyli teraz P od A to się równa 15 podzielone przez 36. Skracamy przez 3, no bo się więcej nie da, czyli tu mamy 5, a tu mamy 12. Czyli mamy wynik 5 dwunastych. Czyli prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że po zakupy pójdzie sam Kuba, wynosi 5 dwunastych. Zadanie numer 2. Ze zbioru x 1, 2, 3, 4 będziesz losować jedną liczbę x. A następnie ze zbioru y 2, 3, 4, 5, 6, 7 drugą y, tworząc parę x, y. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że punkt o współrzędnych x, y będzie należał do prostej o równaniu y równa się 2x minus 1. No widzisz, jest to zadanie dosyć nietypowe, dlatego że połączony to jest rachunek prawdopodobieństwa z właśnie geometrią analityczną, czy też z funkcją liniową. No takie zadania troszkę odstraszają młodzież, ale nie należy się wystraszyć, trzeba próbować. No więc ja wypiszę najpierw. Mamy pewien zbiór x, to są takie elementy 1, 2, 3 i 4. Mamy też duży zbiór y, mamy elementy 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz, co tu robimy? Z tego zbioru losujemy jednego małego x, a z tego zbioru losujemy jednego małego y. I tworzymy parę, zaraz to zapiszemy. I teraz ja tylko napiszę prawdopodobieństwo, jakiego zdarzenia mamy policzyć. Mamy policzyć, że takie prawdopodobieństwo, że punkt o współrzędnych x, y należy do prostej o takim równaniu. Y równa się 2x minus 1. Tak. No i musimy się do tego oczywiście zabrać. Na początek opisujemy sobie naszą przestrzeń. Czyli teraz ja nie napiszę Ci AB, ponieważ narzucone było przeze mnie, że ma być x, y. No to niech tak się nazywa, x, y, takie, że... I teraz uwaga, x osobno ma swój zbiór, y ma osobno swój zbiór, dlatego też napiszemy tak.
Czyli x należy osobno do takiego zbioru, nie wiem, co mi się trafi. I y należy osobno do takiego zbioru, też nie wiem, który mi się akurat trafi. Dobrze, czyli moc tego zbioru zdarzeń elementarnych, rysuję dwie kratki. Tutaj będę miała do dyspozycji elementy ze zbioru x, tutaj ze zbioru y, czyli tych ze zbioru x jest 1, 2, 3, 4 elementy, a tych ze zbioru y mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli w sumie, jak pomnożymy to, to widzisz, 4 razy 6 to jest 24. No to nie ma tego za dużo. Mogłabym wszystko wypisywać, nie? W zdarzeniu A. Ale ja zrobię troszkę to sprytnie, czyli troszkę skorzystam tutaj z pewnych informacji, które powinieneś kojarzyć, jak mamy pojęcie prostej i mamy punkty. Otóż tak się składa, że spróbuję ci tutaj napisać, narysować tabelkę, bo tak się zazwyczaj robiło, prawda? Rysowało się tabelkę i podstawiało się punkty. Zatem popatrz, co ja za x mogę podstawić? Ja za x mam tylko te cztery możliwości. Dlatego ja napiszę 1, 2, 3 i 4. I teraz ja będę to podstawiała we wzór, prawda? Zanim ja przejdę jeszcze do tego konkretnego wypisywania, to ja sobie zrobię taką tabelkę pomocniczą. No nie powinno Cię to dziwić, dlatego że o punktach, o tych, czy one należą do prostej, czy nie należą, mówiło się przy okazji geometrii analitycznej, przecież funkcji liniowej. No to będziemy podstawiać. Czyli tutaj mamy 2 razy 1, postawiamy 1 za x, czyli mamy 2 minus 1 to jest 1. Dalej 2 razy 2, 4 minus 1, 3. Dalej 2 razy 3 to 6, minus 1 to 5. Dalej 2 razy 4 to 8, minus 1 to 7. I teraz popatrz, jakie nam tu punkty wyszły możliwe. Na pewno 1, 1, na pewno 2, 3, na pewno 3, 5 i na pewno 4 i 7. Takie punkty należą do tej prostej, ale wtedy są te punkty, jeżeli mamy taki zbiór x-ów. Popatrz, ja teraz zrobiłam same x, a y sobie doliczyłam. Natomiast tu był zbiór y narzucony przeze mnie. Jaki to będzie miał wpływ? Oczywiście będzie miał wpływ, ponieważ ja teraz będę chciała Ci wypisać te zdarzenia elementarne, które sprzyjają zajściu tego zdarzenia, ale na bazie tej mojej przestrzeni tutaj. Czyli, że x ma być albo jedynką, albo dwójką, albo trójką, albo czwórką, ale y ma być albo dwójką, albo trójką, albo czwórką, albo piątką, albo szóstką, albo siódemką. No to popatrzmy, czy taki punkt 1, 1 mógłby się zdarzyć? Popatrz, 1, tutaj nie ma jedynki. Czyli ten punkt mnie absolutnie nie będzie przy tym naszym, tej naszej przestrzeni nas nie będzie interesował. No to patrzmy na punkt 2, 3. Tu 2, a tu 3. Może być? Jasne. No to napiszę go 2, 3. Dalej. Punkt 3, 5. Patrzymy. 3, 5. No jasne, jak najbardziej. I ostatni punkt 4, 7 możliwy. Popatrzmy. Czwórka z siódemką. Pasuje. Zatem moc zdarzenia A, no dało się to wypisać, prawda? No raczej w takich zadaniach bardzo nietypowych to staramy się wypisywać, no bo wtedy łatwiej widać, prawda? Taką tabelkę chcę zrobić pomocniczą, no wszystko tutaj jest bardzo ważne. Czyli tych elementów są trzy takie elementy, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to się równa 3 nad 24. Po skróceniu oczywiście mamy tutaj 1/8. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A, że punkt o skorzonych x i y, gdzie mamy x narzuconego, który należy do tego zbioru, a y, który należy do tego zbioru, należy do prostej o równaniu y równa się 2x minus 1, to prawdopodobieństwo właśnie wynosi 1/8. Zadanie numer 3. Zosia kupiła 10 bułek, w tym 4 z makiem i 6 z sezamem. W domu wyjęła z torby 3 bułki. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyjęła co najmniej jedną bułkę z makiem. Ona wyjmuje z torby te bułki w sposób losowy, prawda? Nie zaglądając do torby, żeby było jasne, to tutaj opisuję tutaj jeszcze ten model. Dobra, więc ja robię tak. Jest jej torba, to jest torba Zosi. I w tej torbie Zosia ma 10 bułek, ale ma tak. 4 są z makiem, a 6 jest z sezamem. Tak to zapiszę, prawda? 4 z makiem, a 6 z sezamem. I ona wyjmuje, czyli na czym polega? Wyjęcie 3 bułek z torby. Na czym polega doświadczenie? Popatrz, ja piszę za każdym razem, co się dzieje. Wyjęcie 3 bułek z torby. I teraz, jakie prawdopodobieństwo, jakiego zdarzenia mamy policzyć? Że wyjmie... Czyli wyjęła
co najmniej jedną bułkę z makiem. Wyjęła co najmniej jedną bułkę z makiem. Jedną bułkę z makiem wyjęła co najmniej. No więc przechodzimy do tego zadania, konkretnie do opisania przestrzeni tego modelu. Popatrz, co się dzieje. Teraz na tej lekcji już będę chciała Ci pokazać, że nie zawsze jest tak, że powtarzamy czynność dwa razy, czasem trzy razy. Więc dlatego ona wyjmuje trzy bułki. Nie wiem, jakie ona sobie wyjmie. Więc ja piszę, że ona może jakąś pierwszą bułkę, drugą bułkę, trzecią bułkę. I teraz te bułki A, B, C należą. I teraz tak, ja oczywiście mogłabym ponumerować te bułki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zapisać, że A różne od B, różne od C. Ale zrobię to szybciej, żeby tego już nie przepisywać. Ja te bułki dzielę na dwie grupy, zresztą widzisz tutaj. To tak jak w urnie, a tak samo w torbie, w pudełku. Dzielę na dwie grupy. Mogą być bułki z masłem albo bułki z sezamem. I tak zapiszę. Dzięki temu mojemu skrótowemu zapisowi, jak ja tutaj zrobiłam, nie muszę pisać, że A jest różne od B, różne od C, no bo przecież mogą mi się trzy bułki z makiem wylosować, prawda? Dlatego tak zapisuję, to jest taki zapis symboliczny, ale jednak dobry w tym wypadku, w przypadku tego zadania. Dobrze. Zatem moc zbioru omega. Ile klatek rysujemy? No trzy, bo mam trzy bułeczki. No to pierwszą bułeczkę mogę wylosować na ile sposobów? No 10. Pamiętaj, jesteśmy w omega. Czyli jak omega, to my nie czytamy jeszcze zdarzenia A. My po prostu budujemy całkiem model naszego doświadczenia i naszej przestrzeni tutaj. Czyli 10. Za drugim razem już mi zostało tych bułeczek 9 w torebce. Za trzecim razem już mam 8. Czyli jak to pomnożę, oczywiście mi wychodzi 720. O, dużo możliwości. A ktoś sobie pomyśli, no tylko 10 w torbie to bułek jest. A aż 720 możliwości. Oczywiście, aż 720, ponieważ ja traktuję jakby w tej torbie, prawda, była, no ktoś powie, są tylko dwa rodzaje bułek, tak, ale każda bułeczka jest jednak inna. Jedne są z makiem, drugie są z sezamem, ale każda jest rozróżniana. Każda jest inna, jedna jest większa, druga jest mniejsza, jedna ma więcej maku, druga ma mniej maku i tak dalej. Można się nad tym zagłębiać i zastanawiać. Dobrze. No to teraz, dopiero teraz, jak to zrobiliśmy, przechodzimy do zdarzenia A. Wyjęła co najmniej jedną bułkę z makiem. Co to znaczy? Ja już zwracałam na to uwagę. Słowo co najmniej to jest klucz takie. Bardzo kluczowe zadanie. Co najmniej jedna bułka z makiem. To znaczy jedna bułka z makiem, albo dwie bułki z makiem, albo trzy bułki z makiem, prawda? Jedna bułka z makiem, albo dwie bułki z makiem, albo trzy bułki z makiem. Popatrz, ile przypadków muszę rozpatrzyć. Jedna mi się może trafić z makiem, nie wiem, która, czy pierwsza, czy druga, czy trzecia. Teraz druga, dwie mi się mogą zdarzyć z makiem, nie wiem, czy pierwsza z drugą, czy druga z trzecią, czy pierwsza z trzecią. Też dużo przypadków. No i mogą mi się trzy z makiem trafić. No to wiadomo, mak, mak, mak. Ale w takich zadaniach, gdzie jest dużo przypadków, mówiłam Ci, żebyś czasem przemyślał, a czy nie łatwiej byłoby zrobić zdarzenie przeciwne. Tylko trzeba sobie go skonstruować najpierw. I popatrz, my konstruujemy zdarzenie przeciwne. Co to znaczy zdarzenie A? To wyjęła co najmniej jedną bułkę z makiem. To przeciwne do niego będzie, że nie wyjęła żadnej z makiem. Popatrz, mak jest jedna bułka, mak dwie bułki, mak trzy bułki. Czyli jakby przeciwnym do tego zdarzeniem będzie, że będą same bułki z sezamem. I ja tak napiszę, same bułki z sezamem. Same bułki z sezamem, oczywiście. Czyli zero maku, tak? Możesz napisać zero bułek z makiem, tak? Żebyś tutaj wiedział. Tu był przypadek, że jedna z makiem, dwie z makiem, trzy z makiem, a tu jest zdarzenie przeciwne, czyli zero z makiem. Czyli jak zero z makiem, to znaczy same z sezamem. No, no to teraz będziemy wyznaczać moc tego zdarzenia. Oczywiście znowu rysujemy trzy kratki i teraz tu Ci podpiszę. Sezam ma być sezam, ma być sezam. Ile było bułek z sezamem? Otóż bułek z sezamem było 6 na początku, czyli jako pierwsza jest do wylosowania jedna z 6. Później już mi zostaje w tej torebce 5. Później zostaje mi już 4. No i teraz mnożymy 6 razy 5 to jest 30, razy 4 120. No ja teraz policzę prawdopodobieństwo, ale mojego zdarzenia A'. I prawdopodobieństwo zdarzenia A' przecież liczymy tak samo, metodą klasyczną. Tylko popatrz, co tu będzie. Tu będzie moc A'.
przez moc omega. Tu żebyś się nie dał tutaj wyrolować na tym, tak? Że tutaj ma być moc nie A, bo nie mam tej mocy A, tylko moc A prim. No i liczę. P od A prim równa się. Moc A prim wyszła mi 120 nad moc omega 720. No to w takim wypadku po zerze mi się tutaj skróci, napisze nam wynik 12 nad 72. No i tak się składa, że 72 i 12 podzieli się nam tutaj całkiem przez 12, czyli będzie 1, a tu będzie 6, dlatego że 6 razy 12 to właśnie jest 72, czyli wyjdzie nam 1/6. Zatem, skorzystając z własności, którą powinniśmy pamiętać, że P od A to jest 1 minus P od A prim, ja mogę teraz podstawić do tego i zapisać, że P od A to się równa 1 minus 1/6. Czyli P od A to się równa 6/6 minus 1/6, czyli 5/6. Robiąc w ten sposób zadanie, jak ja Ci zaproponowałam, jest krócej, bo nie ma tylu przypadków do rozpatrzenia. Ale oczywiście to nie jest jedyny sposób. Możesz sobie w domu zrobić samodzielnie, tak? Możesz sobie zrobić tym drugim sposobem, czyli te przypadki. Tylko musisz rozpatrzyć jedną bułkę z makiem, dwie bułki z makiem i trzy bułki z makiem. Jest to bardziej czasochłonne, dlatego ja wybieram sposoby krótsze, żeby, a jednak sposoby na myślenie, bo to też jest sztuka, wymyślać, jak jest budować zdarzenie A prim, jak jego moc policzyć, no i sztuka, żeby wiedzieć, że trzeba odpowiednią własność zastosować. Zadanie numer 4. Z talii 24 kart wylosowano 3 karty. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowano asa, króla i damy. No to zapiszemy. Talia 24 kart i losujemy 3 karty. To jest bardzo ważne. Losujemy 3 karty. I teraz mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy asa, króla i damę. Asa, króla i damę. Mamy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia policzyć. No to na poprzednim naszym spotkaniu rozwiązywaliśmy zadania z talią kart, oczywiście, z tym, że tam było losowanie 2 kart. Ale na tym spotkaniu już chcemy powtórzyć czynność jeszcze jeden raz, czyli losujemy 3 karty. No to spróbujmy zbudować oczywiście naszą przestrzeń, czyli mamy A, B, C, takie, że A, B i C należy. I teraz ja znowu mogłabym Ci pogrupować asy, króle, damy, walety i tak dalej. I oczywiście mogę tak zrobić, tym bardziej, że mi tu pasuje as, król, dama właśnie. Mogłabym oczywiście je też ponumerować, te karty. A ja może zrobię tak, as, król, dama, walet, dziesiątka i dziewiątka. Jeżeli ja tak pogrupuję te karty na asy, na króle, na damy, na walety, to ja nie będę już pisała, że A jest różne od B, jest różne od C, bo może mi się trafić, mogą mi się trafić trzy, na przykład asy, prawda? Mogą się mi tak trafić. Dobrze, no to moc tego zdarzenia naszego omega. Rysujemy 3 kratki i teraz tak. Za pierwszym razem, nie patrzymy na zdarzenie A, przypominam. Za pierwszym razem mam możliwości 24. Za drugim razem mam możliwości 23 już, no bo już jedną wylosowałam. I za trzecim razem 22. No to przy użyciu kalkulatora to mamy tutaj taki wynik, że jest to 12144. Możesz sobie sprawdzić przy użyciu kalkulatora, czy faktycznie dobrą tutaj liczbę napisałam. 12144. Dobrze, no to teraz dopiero czytamy nasze zdarzenie A. Na czym ono będzie polegało? Że mam wylosować asa, króla i damę. I teraz problem jest taki zasadniczy. Oczywiście robię od razu moc, bo popatrz, ile możliwości jest. 12 ponad tysięcy. Przecież nie będę wypisywała wszystkich możliwości, tak te sprzyjających zdarzeniu A, bo też tego będzie dużo. No to dużo osób tutaj myśli sobie, że ma być as, król, dama i ma być dokładnie tak. Pierwszy as, drugi król, trzecia dama. Otóż. Gdyby tak było, to by napisali nam tak, wylosowanie asa, króla i damy w podanej kolejności. Natomiast jeżeli nie jest narzucone, nie napisane jest w podanej kolejności, to ja mogę wylosować tak. Mogę mieć asa, króla, damę, ale mogę mieć inną sytuację. Asa, dama, a później króla. Mogę mieć inną sytuację, może być teraz pierwszy król, później będzie as i dama. A może być jeszcze sytuacja pierwszy król, później dama, później as.
No i jeszcze może być pierwsza przecież dama, później as, później król. Później król, tak. I jeszcze ostatnia sytuacja, że może być pierwsza dama, później król, a później as. Popatrz, zastanówmy się, czy wszystkie sytuacje uzgodniliśmy. Na początku z asem mamy dwie możliwości, na początku z królem dwie i na początku z damą też dwie. Właśnie tak robi czasem młodzież, że zapomina o tych przypadkach, no i później wynik wychodzi zły. Natomiast oczywiście, jeżeli masz w szkole zakres rozszerzony matematyki, przygotowujesz się do matury rozszerzonej, to to zadanie mógłbyś zrobić innym sposobem, chociażby przy użyciu kombinacji byłoby szybciej, aczkolwiek ja tego tak tłumaczyła nie będę, ponieważ jest to moduł, panel, matura podstawowa, czyli muszę tymi metodami, które są na maturze podstawowej. Zatem, ile mamy asów w talii? No 4. Ile mamy królów? Też 4. Ile mamy dam? Też 4. One są od siebie niezależne, dlatego wpisuję 4, 4, 4. Teraz inny przypadek. Ile asów? 4. I zauważysz, że ja wszędzie będę pisała czwóreczki, więc co po niektórzy robią tak, że robią sobie tylko jeden z przypadków, i później myślą sobie w głowie, ile tych przypadków jest i robią tak. 4 razy 4 razy 4 razy 6. Jedna grupa, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. No można tak zrobić, nie? Jakkolwiek możemy do tego się zabrać, to pomnóżmy tu 4 razy 4 razy 4. No to mamy 64 razy 6. Myślę, że tego nawet nie będę mnożyła do końca. Oczywiście mogłabym pomnożyć, bo 60 razy 6 to jest, mamy 360 i 4 razy 6 24, czyli 384. Aczkolwiek i tak jak będę liczyła prawdopodobieństwo, popatrz, to ja Ci zapiszę tak, 384 na 12144, ale będę chciała później to rozbić, żeby nam się lepiej skróciło. Ja mogę całkiem to nawet rozbić. 4 razy 4 razy 4 razy 6 przepiszę, a tu przepiszę 24 razy 20 czy razy 22. Więc czasem nawet nie opłaca się do końca wymnażać. Dlaczego? Bo chcę to skrócić. No to popatrzmy. Szóstka się tam pięknie skróci z 24 i tu będzie 4, bo 4 razy 6 to 24. No to ta czwóreczka się skróci z tą czwóreczką, mamy 1. Co jeszcze by nam się mogło skrócić? No nie za dużo, no ale zawsze to coś. Czyli skróci się ta czwóreczka przez 2, to będzie 2 i tu przez 2, 11. No widzimy, że już nie bardzo nam się skróci, dlatego mamy 1 razy 2 razy 4 razy 1, czyli jedynki nas nie interesują, 2 razy 4 to jest 8 nad, a na dole mamy tutaj jedynka, 23 razy 11, 23 razy 10 to jest 230 i 23 razy 1 to mamy 23, czyli 230 i 23 to jest 253. I taki mamy wynik, że prawdopodobieństwo zdarzenia A, że losując trzy karty z talii 24 kart i wylosujemy akurat asa, króla i damę w dowolnej oczywiście kolejności, wynosi 8 nad 253. Zadanie numer 5. W pudełku są kartki z zapisanymi liczbami. 9 do potęgi 1 i 2, 7 do potęgi minus 4 i to wszystko do potęgi 3 drugie. 1 nad 5 do minus 2. 1000 do potęgi minus 1 druga oraz pierwiastek z 2 do potęgi zerowej. Wylosowano dwie kartki. Oblicz prawdopodobieństwo, że na każdej kartce jest zapisana liczba całkowita. Dobrze, wypisujemy sobie zadanie piąte, wypisujemy sobie, co mamy podane. Otóż ja najpierw wypiszę te liczby, które są podane. Otóż 9 do potęgi 1 drugiej, następnie 7 do potęgi minus 4 i to do potęgi 3 drugie, następnie 1 nad 5 do potęgi minus drugiej, następnie 1000 do potęgi minus 1 druga oraz pierwiastek z 2 do potęgi zerowej. I teraz tak, w tym pudełku są właśnie te kartki z zapisanymi liczbami. To zadanie jest o tyle złożone, że oprócz tego, że musisz znać rachunek prawdopodobieństwa, to jeszcze pasowałoby się orientować na potęgach, żeby w ogóle zabrać się za to zadanie. Ja tylko może zapiszę, że wylosowano, losujemy dwie kartki i mamy policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że na każdej kartce, napiszę to, na każdej kartce jest liczba całkowita. Na każdej kartce jest liczba całkowita.
No więc zacznijmy obliczać, prawda? Musimy sobie te liczby mniej więcej obliczyć, to znaczy nie to musimy dokładnie, tylko musimy wiedzieć, ile jest wśród tych liczb całkowitych, a ile niecałkowitych. Zatem 9 do potęgi 1 druga, to jak pamiętasz potęgi, to był pierwiastek z 9, czyli 3. Całkowita liczba? Jak najbardziej. No to teraz tutaj, jak była potęga potęgi, to się wykładniki mnożyło. Czyli mamy 7 i teraz minus 4 razy 3 drugie, no to mamy minus 12 drugich, czyli mamy minus 6. Zatem ja to tylko Ci mogę napisać w takiej postaci, że to jest 1 nad 7 do potęgi 6. Nie będę tego dalej liczyła, bo widzę już, że to będzie, że nam wyjdzie ułamek. Zatem nie będzie to liczba całkowita, a nam o to chodzi właśnie, żeby była liczba całkowita. No to to się równa. 1 nad 5 do minus drugiej, to 1 nad powoduje, że mogę odwrócić, ale jak odwracam, to tutaj mi kasuje się ten minus w wykładniku, czyli mam 5 do potęgi drugiej. Zatem jest to 25. Całkowita liczba? Jak najbardziej. Dobrze, no to następne. Teraz pasowałoby mi to policzyć, przekształcić, znaczy się, do innej postaci. 1000 do potęgi minus 1 druga. Może najpierw zrobimy, sobie z tym minusem poradzimy. Czyli będziemy mieć odwrotność, czyli 1 nad 1000 do potęgi 1 druga. Jak pamiętasz, potęga 1 druga, podobnie jak w tym przykładzie, to był pierwiastek z jednej, w tym wypadku tysięcznej. No tak się składa, że pierwiastek z jedynki jest 1, a pierwiastek z 1000 nie istnieje całkowity. Mogę rozbić 100 razy 10, czyli będę miała 10 pierwiastków z 10. Nawet nie muszę usuwać niewymierności. Ja muszę tylko stwierdzić, czy to jest całkowita, czy nie. No oczywiście, że nie jest. No i ostatnia karteczka, prawda? Pierwiastek z 2 do potęgi zerowej. Oczywiście to jest 1, czyli jak najbardziej jest to liczba całkowita. Popatrzmy zatem. Liczbę całkowitą mamy tu, liczbę całkowitą mamy tu i liczbę całkowitą mamy tu. Czyli gdybym ja potraktowała moje pudełko jako urnę, tak, i wrzuciła do niej karteczki, to tak, mam 3, które są całkowite, nie, liczba 3, liczba 25, liczba 1, ważne, że całkowite, i mam 2, które nie są całkowite. No i ja teraz z tego pudełka dopiero losuję 2 kartki, czyli opisujemy przestrzeń. Otóż omega to będzie taka para AB, taka, że A przecinek B należy do tego mojego zbioru kartek. Ale zamiast to wszystko wypisywać po kolei, jakie mi te liczby wychodziły, jakie są te liczby na kartkach, to ja po prostu rozdzielę na całkowita może mi się trafić albo niecałkowita. No i teraz liczę moc tego zbioru omega, no to jest bardzo ważne, żeby my te moce, żebyśmy umieli policzyć. Rysuję 2 kratki, tak, za pierwszym razem. Ile mam do wylosowania różnych karteczek? No wszystkich jest 5, prawda? Czyli za pierwszym razem 5 mi może się trafić, jedna z 5. No to za drugim razem już jedną wylosowałam, zostaje mi 4. Czyli moc tego zbioru zdarzeń elementarnych wynosi 20. No to nie jest za dużo, tylko to zadanie jest po prostu takie nietypowe, poprzez to sformułowanie, że potęgi wydaje się trudniejsze. No to teraz patrzymy, na czym polegało moje zdarzenie A. Moje zdarzenie A polegało na tym, żeby na każdej kartce była liczba całkowita. No to spróbujmy policzyć moc tego zdarzenia, prawda? Zamiast wypisywać te wszystkie sytuacje, ja od razu policzę moc. Rysuję 2 kratki i teraz na każdej ma być całkowita. Czyli tu całkowita i tu całkowita. Czy może być jakaś inna jeszcze rotacja? No nie, tu ma być całkowita i tu całkowita. Nie mam inaczej jak to zrotować. Czyli za pierwszym razem mam ile całkowitych do wyboru? No 3. Za drugim razem ile mam już całkowitych? No 2, bo już jedną wcześniej wylosowałam. Zatem 3 razy 2 to jest 6. Czyli prawdopodobieństwo tego zdarzenia, które opisałam na początku zadania, wynosi 6 nad 20. Skracając przez 2 mamy 3 dziesiąte. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia, że losując z tego pudełka 2 kartki i na każdej kartce wlosujemy liczbę całkowitą, to prawdopodobieństwo wynosi 3 dziesiąte. Zadanie numer 6. Rzucamy 9 razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyrzucimy co najwyżej 8 orów. A więc, na czym polega tutaj doświadczenie? Doświadczenie polega na tym, że 9 razy rzucamy monetą. 9 razy rzucamy monetą.
I teraz mamy obliczyć prawdopodobieństwo czego? Że wyrzucimy co najwyżej, czyli napiszę, co najwyżej 8 orłów. Czyli mamy policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że wyrzucimy co najwyżej 8 orłów. Zacznijmy oczywiście od opisania omegi. Otóż, na czym będzie polegało nasze doświadczenie? Ono polega na tym, że 9 razy rzucamy monetą. Zatem musimy tutaj, opisując omegę, wypisać sobie aż 9 różnych literek. Ze względu na to, że ja nie wiem, jakie będą, czy orzeł, czy reszka, w którym momencie będzie wypadał. Czyli piszemy A, B, C, D, E, F, G, H, I. No, mamy 9 tych literek, takie, że jeszcze raz to przepisujemy. A, B, C, D, E, F, G, H, I należą. I teraz uwaga do czego? Co to może być? No, albo może mi się trafić orzeł, albo może mi się trafić reszka. I teraz liczę moc tego zbioru zdarzeń elementarnych. Ile krateczek rysuję? Oczywiście rysuję 9 kratek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz za pierwszym razem ile możliwości? 2. Za drugim 2. Za trzecim 2. Za czwartym 2. Za piątym 2. Za szóstym, za siódmym, za ósmym i za dziewiątym. Czyli można by było od razu napisać 2 do potęgi 9. A to jest 512. No, dość dużo tych możliwości. No to teraz dopiero w tym momencie ja mogę przeczytać, na czym polegało moje zdarzenie A. Otóż moje zdarzenie A polegało na tym, żeby było co najwyżej 8 orłów. Co to znaczy? To są bardzo ważne dwa słówka. Co najwyżej, co najmniej w rachunku prawdopodobieństwa. Co to znaczy co najwyżej? Co najwyżej to znaczy maksymalnie 8 orłów, ale może mi się trafić 7 orłów. A mogę 6 orłów trafić, a mogę 5 orłów, mogę 4 orły, mogę 3 orły, mogę 2 orły, może tylko jeden orzeł być, a może w 0 być orłów, może w ogóle orłów nie być. Czyli popatrz, gdybym ja to zadanie chciała tak robić wprost, popatrz ile przypadków bym miała. Bardzo dużo. Zresztą widzimy, moc omega jest dość duża, no przypadków dość dużo, no to będzie bardzo dużo rozpisywania, więc ja to zrobię sprytnie. Czyli wprowadzę oczywiście tutaj zdarzenie przeciwne. Na czym będzie polegało zdarzenie przeciwne? Skoro 9 razy rzucam monetą, to popatrz, 0 orłów już mam, 1 orzeł mam uwzględniony, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to została mi sytuacja, że będę miała 9 orłów, czyli że wyrzucę same orły. No to, skoro mam wyrzucić same orły, no to zapiszę, jak to może mi się trafić. Orzeł, 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 orzeł. Czy będą same orły. Czy ja tymi orłami, które tutaj wypisałam, ich 9 po przecinku, czy ja mogę rotować? No nie, bo jak ja zrotuję orły, to i tak jest ten sam jakby element. Zatem moc zdarzenia A' po prostu wynosi 1, bo jest tylko jedna taka dziewiątka. Zazwyczaj zadania mieliśmy pary, tak? Bo pewną czynność powtarzaliśmy 2 razy, a tutaj czynność powtarzamy 9 razy, więc mamy takie dziewiątki, ale mamy tylko jedną taką dziewiątkę. Dlatego moc A' wynosi 1. Zatem prawdopodobieństwo A' to jest 1 nad 512. Czyli może się trafić nam tylko taki jeden przypadek na możliwych 512. No, ale ja potrzebuję policzyć P od A. Oczywiście. Zatem liczę. P od A według wzoru, że to jest 1 minus P od A'. No to piszemy. P od A równa się 1 odjąć. I teraz napiszę 1 nad 512. No to gdybym jedynkę zamieniła na 512 nad 512 i od tego odjęła 1 nad 512, to oczywiście otrzymuję 511 nad 512. I to, co napisałam, to jest właśnie prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że jak rzucam 9 razy monetą, to co najwyżej 8 orłów wyrzucę. No bardzo dużo przypadków jest, więc na pewno Cię nie zdziwi, że to prawdopodobieństwo jest takie duże. 511 nad 512. Żeby je oszacować, mógłbyś użyć kalkulatora i tam grubo ponad 90% nam wyjdzie z tego prawdopodobieństwa. Czyli bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że nam się akurat tak uda, że co najwyżej 8 orłów wyrzucimy, jak 9 razy rzucamy monetą.
Zadanie to numer 6 to było ostatnie, jakie przewidziałam na nasze spotkanie, więc mam nadzieję, że po tych trzech lekcjach ze mną dotyczących klasycznej definicji prawdopodobieństwa, już obliczanie prawdopodobieństwa nie będzie Ci rzeczą obcą. Robiliśmy zadania różnego typu i były rzuty kostką, były rzuty monetą, były urny, było losowanie osób, były karty, były zadania dotyczące liczb, różne, różnorodne. Starałam się wybrać takie zadania, żeby Cię zaciekawić, a równocześnie, żeby pokazać, że na maturze możesz się spotkać z różnymi typami. W jednych zadaniach, tak podsumowując teraz, w jednych zadaniach wykorzystywaliśmy zdarzenie przeciwne, w innych nie. W innych rozwiązywaliśmy wprost. W jednych zadaniach liczyliśmy od razu moce zdarzeń A, a w innych wypisywaliśmy elementy i później dopiero liczyliśmy moce. To wszystko jest uzależnione od tego, jak trudne, jak bardzo skomplikowane jest zadanie. Więc myślę, że z takim bagażem już doświadczeń i z takim bagażem zadań możesz samodzielnie spróbować przejść do rozwiązywania zadań. Otworzyć sobie dowolny arkusz maturalny, czy dowolny zbiorek i spróbować właśnie posługując się tym, co Ci starałam się wytłumaczyć, starałam się wpoić, a możesz teraz spróbować samodzielnie rozwiązywać zadania. Życzę Ci owocnej pracy i zapraszam Cię już na kolejne spotkanie ze mną.